Cześć, witaj serdecznie w kolejnej lekcji akordy. Akordy, no, pojęcie w zasadzie znane prawie każdemu, kto się zajmuje grą na gitarze. Akordy mamy pod postaciami tymi takimi łatwo chwytalnymi. To, co tutaj mamy, te wszystkie takie akordy typu na przykład G, C, D, D moll, A, E, F. W tej lekcji powiemy sobie na temat budowy akordów. W internecie lub w różnych opracowaniach można znaleźć całe rozpiski wszystkich akordów, które możemy zagrać, jak je złapać według takich schematów na gryfie. Tu łapiemy, tu paluszek, tu paluszek, tu paluszek, powstaje akord e-moll i tak dalej. Te akordy zapewne będą gdzieś w którymś jako dodatkowe ćwiczenie, jako dodatkowy PDF do pobrania, cały schemat tych akordów. Natomiast my tutaj sobie powiemy, jak się akordy tworzy. O, i tu jest naprawdę ciekawa sprawa. Powiedzieliśmy sobie już o interwałach prostych, złożonych, o dysonansach, konsonansach, jak to w ogóle brzmi, jak to się je, jak to się już można zacząć coś grać na podstawie tych, można powiedzieć, puzli, tak jak to ja to nazywam. Akordy. Akordy buduje się według zasady tercjowej. To jest spojrzenie takie bardzo, bardzo takie klasyczne, bardzo takie, można powiedzieć, tradycyjne wręcz, od którego, które cały czas jakby funkcjonuje, aczkolwiek budowa tercjowa to nie wszystko, co możemy stworzyć, nie wszystko, jak możemy akordy zbudować. W każdym razie tak, akordy mogą być trzydźwiękowe, mogą być czterodźwiękowe, pięciodźwiękowe, sześciodźwiękowe. Nie wiem, ile właściwie jesteśmy w stanie tych dźwięków sobie użyć. Najbardziej podstawowymi są akordy trzydźwiękowe, ale dobra. Powiedzieliśmy sobie, że budowa tercjowa akordów. O co tutaj chodzi? W poprzedniej lekcji było powiedziane na temat prymy, prawda? Pryma to jest ten dźwięk najważniejszy, wyjściowy dźwięk, od którego, można powiedzieć, wychodzimy, tworząc cokolwiek, tworząc interwał, tak jak mówiliśmy, na przykład kwinta. To jest ten dźwięk pierwszy, w stosunku do którego odnosi się cały charakter emocjonalny, charakter brzmieniowy, charakter toniczny brzmienia, prawda? Więc tutaj znowu mamy prymę. Używamy prymy w tworzeniu akordów. Na podstawie akordu w tonacji C potworzymy sobie parę rodzajów akordów. Budowa tercjowa, czyli tak, jako pierwszy interwał w akordzie jest tercja. Jak doskonale wiesz, jest tercja mała, tercja wielka. Te dwa interwały. Tercja mała to jest taki interwał, można powiedzieć, smutnawy, taki, można powiedzieć, taki monotonny, może taki już taki troszeczkę depresyjny brzmieniowo, prawda? Tercja mała, czyli... No i tercja wielka. Akordy budujemy z tercji, czyli jako pierwszy interwał w akordzie. Zacznijmy, niech będzie od akordu C-dur. Jest tercja wielka. I właśnie pierwszy akord, pierwsza tercja, pierwszy interwał w akordzie determinuje nam, czy ten akord jest smutny, czy wesoły. Bardzo ciekawa sprawa, prawda? Po prostu pierwszy interwał, jaki łapiemy, on nam jakby już na ucho pokazuje, czy ten akord jest wesoły, czy smutny. Naprawdę niesamowita sprawa. Czyli od pryma C dźwięk C mamy na ósmym progu, na najgrubszej strunie. U Ciebie na szóstej strunie. Tercja wielka od tego akordu jest na 12 progu, jednak no, my będziemy używali, musimy użyć na poszczególnych strunach, bo nie damy rady zagrać. Możemy zagrać oczywiście grając po prostu tapping. Jednak nas interesuje, żeby zagrać te dźwięki równocześnie. Czyli mamy tercja wielka od dźwięku, od prymy C, to jest dźwięk E, czyli po prostu na piąta struna na siódmym progu. Wspaniale. I teraz bardzo ważna rzecz. Od dźwięku drugiego, czyli od dźwięku E, dokładamy znowu tercję.
żeby nam powstał akord durowy, musimy dołożyć do niego tercję jako drugą, tercję małą. I powstaje nam coś takiego. No, bardzo, naprawdę bardzo to jest interesująca kwestia, że wystarczy ustawić odpowiednio dźwięki i one nam już determinują brzmienie, prawda? Bardzo to jest, mnie to zawsze zastanawiało. Czyli najgrubsza na ósmym, piąta na siódmym, czwarta na piątym. Można oczywiście teraz podejść do tego, aha, no dobra, ale jeżeli mam C, E, G, to jaka jest odległość między C i G? C i G. Między C i G, jeżeli dobrze sobie te wszystkie ćwiczenia interwałowe, te można powiedzieć, te układy, te chwyty sobie wyćwiczyłeś, to wiemy, że od dźwięku C, żeby w ogóle złapać kwintę, to musimy złapać ten układ palców, prawda? Dźwięk, bierzemy dźwięk wyjściowy i dwa progi do góry, tylko że struna cieńsza. Na przykład tutaj o 1, 3. Na przykład tu. Na przykład tu. C, C, G. Z racji tego, że tutaj mamy akurat trzy struny, idziemy trzy struny, gramy na szóstej i czwartej, ciężko nam czasem jest pomyśleć, jaki tu mamy interwał, aż trzy struny dalej, to zawsze, ja na przykład zawsze sobie tak robię, jak mam tą kwintę w najbardziej tutaj ciasnym ustawieniu, bo tu już mamy taki szeroki, że już musimy paluszkami dość szeroko jest ustawić. Ja zawsze po prostu myślę, jaki jest ten wyjściowy, ten interwał wyjściowy, o którym mówiliśmy sobie w tej wcześniejszej lekcji, prawda, że kwintę to się łapało zawsze tak, to jest ten najbardziej skupiony układ tej kwinty. Więc CG, CG. Czyli teraz mamy odpowiedź. Akord dur składa się z prymy, tercji wielkiej i kwinty. Czyli można powiedzieć, tercja wielka jest między tymi dwoma pierwszym i drugim dźwiękiem, między drugim i trzecim dźwiękiem jest tercja mała, ale między pierwszym i trzecim jest kwinta. Dobra, teraz spróbujmy zrobić akord molowy, czyli możesz się już domyślać, akord molowy to robimy w takim razie na odwrót. Skoro smutny interwał będzie nam, wesoły interwał determinuje nam, że to jest, jako pierwszy determinuje, że to jest akord dur, no to smutny interwał będzie nam determinował, że to jest po prostu akord molowy i zgadza się, bardzo mądrze to rozkminiłeś, czyli zaczynamy też od dźwięku C na ósmym progu, na najgrubszej strunie, tercja mała. No już się smutno robi, prawda, już się łezka kręci. No i na odwrót tercja wielka. Do drugiego dźwięku dodajemy tercję wielką lub inaczej myśląc, dodajemy do pierwszego dźwięku kwintę. Czyli mamy wyjściowy akord. C mol. Od piątego progu. A mol. Nie mylić z tym do picia, tym takim preparatem ziołowym. Tutaj na przykład mam G-mol. I widzisz, to jest zupełnie inaczej się gra akordy w ten sposób, niż akordy, tak jak mieliśmy na przykład C-dur, to był akord tak. A-mol był tak. Oczywiście każda wersja z tych akordów jest ciekawa, inaczej brzmi. W tych tutaj, co mieliśmy, te takie, one się nazywają akordy open, czyli używające pustych strun. Bo jeżeli na przykład gram akord A-dur, to brzmią też puste struny, czyli jakby łapię tu trzy dźwięki, ale puste też pozostałe brzmią, poza najgrubszą. Natomiast A-mol, A-dur, bo zagram A-dur, A-dur na tych trzech strunach brzmi po prostu tak. Inaczej. I możemy też zupełnie inaczej go zastosować, ten akord. Możemy, prawda, na przykład... teraz dobra. Teraz możemy w takim razie... A co zrobić, gdybyśmy chcieli poeksperymentować? Czyli na przykład jest akord składający się z dwóch tercji małych.
Jest coś takiego, oczywiście coś takiego, czyli po prostu tercja mała i tercja mała. C. Układ na ósmym progu jest na najgrubszej C, na szóstym progu na piątej strunie jest akord S, E z bemolem, bo taki funkcjonuje dźwięk w akordzie C mol. Mówiliśmy o dźwiękach enharmonicznie równoważnych. Tutaj zaczynają nam się pojawiać właśnie te pojęcia, prawda? Czyli nie dis, tylko S. Bo gdybyśmy dodali dźwięk tutaj dis, to znaczy, że to byłaby w jakiś sposób sekunda, a nie tercja. C, D, E. C, D, E. Jako trzeci dźwięk jest E, a nie D. A nie D, prawda? Więc dlatego musimy operować teraz dźwiękami, które odpowiadają odpowiednim odległościom, prawda? C, D, E. Trzecim dźwiękiem jest E, czyli automatycznie S, bo to musimy dodać bemol, bo jest o pół tonu niżej. Czyli dobra, czyli mamy pierwszą tercję małą i teraz dokładamy tercję znowu małą. Czyli tu jest ges. I teraz, jeżeli sobie złapiemy wszystkie trzy dźwięki. No, dość zaczyna tak, no troszkę ciekawie nam zaczyna, ciekawie brzmieć, no tak troszkę niespokojnie. Ten na przykład akord był stosowany przez kapele, jest stosowany przez kapele metalowe, przez kapele rockowe, w różnych wariantach, bo oczywiście no ciężko na przykład grać jakiś utwór. Dobra, teraz następny. W takim razie to był zmniejszony, a możemy teraz zagrać zwiększony, czyli zwiększony co to znaczy? To znaczy, że będzie miał dwie tercje wielkie. No to już się bajery robi. Prawda? Standardowo wychodzimy tercja wielka, szósta struna na ósmym progu, piąta na siódmym. C, E i As dokładamy. Brzmi tak. Właśnie. Mam nadzieję, że zorientowałeś się, że tutaj dźwięk, który powiedziałem, był nieprawidłowy, bo C, E i As to nie za bardzo. My dokładamy co trzeci dźwięk. Prawda? Czyli mamy C, D, E, E, F, G. Prawda? Czyli musi być dźwięk gis w tym wypadku, prawda? Żeby było. No i to brzmi, czyli tak, szósta na ósmym, piąta na siódmym, czwarta na szóstym. Ten na przykład akord jest zastosowany w utworze stricte ten właśnie, zagrany tak za pomocą arpeggio. Bo arpeggio to jest w zasadzie granie, czy sweeping arpeggio, to w zasadzie jest właśnie zagranie dźwięków z akordu po prostu. Po prostu płynnie jeden po drugim. Tak mamy po prostu zagrany akord harmonicznie, a można powiedzieć melodycznie zagrany akord jest tak, czyli melodycznie, czyli w zasadzie arpeggio albo też sweeping, prawda? To zależy jak to nazywa. Dokładnie ten akord był używany, jest używany w utworze Iron Maiden Rime of Ancient Mariner pod koniec tego utworu. To sobie koniecznie posłuchaj ten utwór, jak oni tam płyną w teledysku, tam już właśnie jest taki słychać jak trzeszczy statek i te syreny się tam gdzieś zbliżają, to właśnie na basie gra melodyjkę. Na gitarze grają tak, te melodie takie jakby wyciskane, zwiększana głośność jest i tak jest ta melodia tworzona. Czyli poznaliśmy akordy trzydźwiękowe, są akordy czterodźwiękowe, pięciodźwiękowe, sześciodźwiękowe, no i właściwie one polegają na tym, że po prostu dokładamy kolejną tercję do już stworzonego akordu.
czterodźwiękowe tak wyglądają, czyli tercje, czyli tak naprawdę dodajemy też od razu septymę, prawda? W stosunku do dźwięku tego tonicznego wyjściowego, czyli do dźwięku C dodajemy septymę małą lub wielką. I w zasadzie to tak wygląda. Do durowego dodajemy septymę małą lub wielką, do molowego dodajemy septymę małą lub wielką. Więc właściwie to są te takie cztery podstawowe akordy, które na zasadzie budowy tercjowej możemy tworzyć, możemy dodawać jeszcze kolejną tercję i w zasadzie tak wygląda tworzenie akordów. Teraz spróbujmy sobie na przykład przeanalizować melodię akordu durowego. My zagraliśmy tutaj harmonicznie, żeby on tak brzmiał, prawda? Akord durowy, bo o czym mówię, bo te układy akordów, o których mówiłem przed chwilą, że możemy złapać tak, albo tak, albo tak, albo za pomocą poprzeczki bara, o którym też mówiliśmy. Te układy są bardzo fajne do grania właśnie po prostu podkładu jakiegoś akordowego do utworu. Ciekawie to brzmi, po prostu fajnie. No wiadomo, łapiemy, nie zastanawiamy się, mamy rozpisane nazwy akordu i sobie gramy, prawda? Tutaj natomiast ten układ, to tworzenie akordów jest no właśnie bardzo ważne, żebyśmy chociaż wiedzieli, skąd powstają te dźwięki, dlaczego to nam się G-dur akurat tak wygląda, prawda? Tak wygląda jak teraz. Skąd się to bierze? Pamiętamy, tercja wielka i druga tercja mała. Czyli na przykład mamy G, B, D. G, B, D to po prostu są, to jest akord po prostu durowy. G, B, D. Później jest G, B, D. D i znowu G. G, B, D, G, D, G. A mogę równie dobrze zagrać w takim razie akord durowy G z pustą struną drugą, bo pusta druga to jest B. I ten dźwięk też mamy w akordzie durowym, prawda? Ciach lub... Więc to teraz jakby znajomość budowy tych akordów daje nam świadomość, jak są te akordy tworzone, gdzie układając dany układ palców już wiemy, gdzie po prostu co tutaj jest, prawda? Co w danym akordzie siedzi. I dlatego, tak jak mówiłem, najważniejsze jest to, żebyśmy nauczyli się układu interwałów. Bo czy to będzie akord czterodźwiękowy, czy to będzie pięciodźwiękowy, czy Bóg wie jaki, to po prostu my dzięki znajomości układów, o których mówiliśmy sobie przedtem, możemy rozczytać, jaki to jest akord. Ale teraz brzmienie na przykład akordu durowego, oczywiście to powiemy sobie jeszcze dalej w następnych lekcjach. C, E, G. Prawda? 8, 12 na najgrubszej i 10 na piątej. Na przykład G-dur. 3, 7, 5. Znowu C-dur, tylko na strunie piątej to jest 3, 5 i na strunie czwartej też 5. 3, 7, przepraszam. 3, 7 i na strunie czwartej 5. Teraz z kolei akord molowy C, czyli CSG. Molowy G. I właściwie teraz możemy faktycznie, dodając różne dodatkowe interwały do tego, możemy te akordy rozbudowywać. I tu jest najważniejsza, najciekawsza rzecz, o której sobie za chwileczkę powiemy w następnej lekcji. Do usłyszenia.